Cześć, tu Ernest. Czasem się przeziębiamy, jak to bywa w mieście, w którym zawsze pada deszcz. To jest sezon drugi, rozdział czwartego. Wyspa Fortnite powiększyła się kompletnie, nowy biom w japońskim motywie. Na południowo-wschodniej części wyspy czeka na nas wiele. Od średniowiecznej japońskiej architektury, przez tor do driftu, aż po ultra nowoczesne Mega City. Znajdziemy tu wiele tak zwanych szyn do grindu, które rozciągają się przez całą miejscówkę. To nowy sposób poruszania się. Po szynach można sprintować i swobodnie skakać, bez obawy o obrażenia od upadku. I co bardzo fajne, można na nich emotkować. A w połączeniu z sklepem mamy nieskończoność sprintu. Nowy obszar ma wiele do zaoferowania, a to dopiero początek. Twórcy gry udostępnili zdjęcie mapy po jednej z przyszłych aktualizacji, na której widać, że pojawi się tu więcej japońskich domków w kilku losowych miejscach, a w Mega City pojawiły się aż dwa nowe budynki. Nie zdziwię się, jeśli twórcy gry w przyszłości rozsieją też więcej szyn do grindowania, ponieważ to jedno z najfajniejszych dodatków w tym sezonie. Nasze oręże zostało wzbogacone o aż trzy całkowicie nowe bronie. Pierwszą z nich jest karabin szturmowy Devastator, który jest znakomitym zastępcą Scara. Dzięki tłumikowi robi mało hałasu oraz ma nieduży rozrzut. Bardzo fajnie się z niego pyka przeciwników, szczególnie na średni dystans. Drugą nowością jest Pompka Devastator. Pompa wraca po emeryturze w nowym wydaniu. Pompka Devastator w magazynku mieści 6 nabojów, które tylko czekają, żeby zamienić przeciwnika w pył. Ta pompka w klasie legendarnej potrafi zadać aż 190 punktów obrażeń. Obie te bronie wystąpią luzami w skrzynkach i mają one również mityczne wersje. Ale zanim do tego przejdziemy, chcę wspomnieć o skrytkach bojowych. Kiedy druga strefa się zamknie, w losowym miejscu pojawi się skrytka bojowa. Jest ona wyraźnie zaznaczona na mapie i warto do niej się szybko wybrać. Z czasem jej klasa rzadko stygnie z legendarnej do epickiej, a na koniec do niebieskiej. Lód będzie w klasie, przy której rozpoczniemy otwieranie, trwające aż 50 sekund. Dalej, w zaznaczonych na tej mapie miejscówkach, po zamknięciu się pierwszej strefy, szczelina zsyła trójki przeciwników z bossem na czele. Po zlikwidowaniu bossa, upuszcza on mityczną wersję karabinu Devastatora. To fajna broń, ale ma mały haczyk. Zobaczcie, jak celne są zwykłe Devastatory podczas ślizgu, a teraz zobaczcie na celność mitycznej wersji. Z jakiegoś powodu jest trochę gorsza. Boss upuszcza też kartę magnetyczną, która prowadzi nas do skarbca, z więtu pilnie poszukiwanych po niemałym recyklingu. Sejfy są wypełnione lutem i złotem po brzegi, a co najważniejsze, znajdziemy w nich mityczne pompki Devastatory. Mityczna pompka Devastator potrafi zadać aż 250 punktów obrażeń w głowę z bliska, co oznacza, że można nią zlikwidować kogoś na strzała nawet w trybie zero budowania. Ona jest mega potężna. Kolejną anomalią ze szczeliny są latające wyspy. Po zamknięciu się trzeciej strefy, w losowym miejscu nad wyspą pojawia się ogromna szczelina, która w efektowny sposób przynosi nam ogromną latającą wyspę. Wokół niej są tyrolki oraz szczeliny, dzięki którym można się na nią łatwo dostać. Na górze jest chatka i punkt do przyjęcia. Po zdobyciu go w nasze ręce trafia mityczny, podkręcony karabin impulsowy. To jedyny sposób na zdobycie tej broni i warto, bo ma niesamowite osiągi. Strzelając z biodra zadaje 38 punktów w ciało, a gdy przycelujemy, zamienia się w bardzo precyzyjną kosę. Mnożnik trafienia w głowę to 1,5, więc każdy headshot uderza jak w masło. Z wycieków wiemy, że na przestrzeni tego sezonu będzie 16 różnych latających anomalii, a to dopiero pierwsza z nich i kto wie, co nam jeszcze przyniosą twórcy gry. Ciekawostka, na latającej wyspie jest jeszcze skarbiec, który wymaga dwóch kluczy, ale jest raczej skromny. Z nowości mamy jeszcze klingę kinetyczną. To katana do znalezienia w skrzynkach, luzem oraz na specjalnych stanowiskach w japońskich chatkach i dojo. Klinga oferuje dwa różne ataki. Pierwszy to klasyczne cięcie z odrzuceniem. Drugi to atak zrywem, który zakończa się podwójnym cięciem przyciągającym przeciwników. Ten atak po trafieniu całkowicie anuluje ruchy przeciwników i na chwilę zatrzymuje ich w miejscu, przez co nie mają jak uciec. To jest mega wnerwiające, ale dobre. Katana ma 3 ataki zrywu, które regenerują się co 10 sekund. I ogólnie to bardzo fajna broń, która poza dawką epickich starć służy jako narzędzie do rotacji i myślę, że godnie zastępuje młot kinetyczny z poprzedniego sezonu. Poza tym do naszej dyspozycji mamy jeszcze powracające ciężkie snajperki, ale z pewnym haczykiem. Gdy do kogoś celujemy ze snajperki, nasza luneta wydaje blask, zdradzający nasze zamiary. Nawet jeśli celujemy z krzaków, to bardzo ułatwia zlikwidowanie snajpera. Do gry wróciła jeszcze DMR Cobra i strzelba bojowa.
oraz wszystkie egzotyki z eventu pilnie poszukiwanych, z dodatkiem snajperki Oddech Smoka, która poza zadawaniem wysokich obrażeń podpala trafiony cel i jego okolice. Egzotyki te są do znalezienia w holoskrzynkach za klucze. Z poprzedniego sezonu zostały eksperckie strzelby, Red Eye, PM z dwoma magazynkami, pistolet bojowy i wyrzutnie siorba. W grze nie znajdziemy już skarów, wyrzutni rakiet, zwykłych PM-ów, przenośnych launchpadów. Do skarbca trafiły również pługi, motorówki i wieczny champion oraz jego młoty, skrzynie i sokoły zwiadowcze. Oprócz tego masowo wyginęły dziki, wilki, wrony i żaby, ale kurczaki zostały. Do gry wkradła się jeszcze strzelba gromu w szarej klasie rzadkości, którą można zdobyć, likwidując słoneczniczkę. Niestety nie da się jej ulepszyć. A tarcze zaprzysiężonych zastąpiły bańką osłony do rzucania. Siorb za to został podrasowany. Występuje on teraz tylko w skarbcach, w lokacjach ze szczeliny i skrytkach bojowych w legendarnej klasie rzadkości. A to dlatego, bo siorb leczy teraz jednocześnie nasze zdrowie i kewa do pełna. Po drodze chciałbym wspomnieć o nowych furach i motocyklach. W Mega City i nie tylko zaparkowano nowe, neonowe samochody, które mają funkcję przyspieszającego driftu. Drugą nowością są motocykle Rogue. Ich turbo jest tak mocne, że dają radę jeździć nawet po wodzie. Plus mają fajną animację jazdy na jednym kole. Mała ciekawostka, skrytki bojowe zastąpiły zrzuty zaopatrzenia, które służyły nam w Fortnite od dnia zero, przez 6 lat. Dropy nie opuściły nas jednak na naparzance. I co ciekawe, na naparzance możemy z nich rozpakować niezłe kontrabandy. Lista broni, która wypada teraz z dropu w trybie naparzanki, jest naprawdę długa. Wyjątkowo w nich znajdziemy mnóstwo OG broni, w tym nawet legendarną pompę ze starych dobrych czasów. Na horyzoncie jest też kilka ekscytujących nowości. Jak zawsze na zwiastunie twórcy ukryli kilka z nich. Jedną z nich jest nadchodzący smart pistolet, który będzie miał funkcję nakierowywania kuli na przeciwnika. Taki legalny aimbot. Gracze Cyberpunka na pewno skojarzą ten schemat. Eren Jaeger jest nadchodzącym skinem z Karnetu. I co bardzo fajne, na jego wejście do gry wejdzie Mityk, który łączy funkcję wyrzutni pajęczyn Spidermana z podwójnymi katanami do atakowania przeciwników, których dojeżdżamy. Dalej, z poprzedniego sezonu wytrwało kilka przydatnych rozszerzeń rzeczywistości, ale dodano też 6 nowych. Nadwyżka klepu powoduje, że z pojemników ma szansę wypaść butelka klepu, łowca skarbów, zaznacza nam skrzynki po wejściu na miejscówkę. Recykling strzelb sprawia, że raz na jakiś czas strzelba nie wykorzystuje amunicji po strzale. Klasyczna końcówka za to regeneruje użycie ataku zrywu katany po zdobyciu likwidacji dowolną bronią. Poślizg amunicji wsypuje nam do ekwipunku średnią amunicję podczas ślizgu. To jest mega przydatne, w szczególności w połączeniu ze wzmacniaczem średniej amunicji. W przypadku nowych karabinów zwiększa on pojemność z 30 do aż 39 nabojów w magazynku. To jednak nie wszystko. Fortnite przyniesie nam jeszcze mnóstwo innych rozszerzeń. Jedno z nich będzie dawało nam combo flintknocka i ładowanej pompy. Ten sezon ma też ogromny potencjał na przeróżne kolaboracje. W poprzednim sezonie pasował Wiedźmin, a w tym idealnie pasowałby ktoś z Cyberpunka. Na dzień dzisiejszy wiemy, że do sklepu wejdą takie oto dwa skiny z serii gier Resident Evil. Na koniec przekazuję wam mapkę ze wszystkimi nowymi postaciami i itemami oraz usługami, które sprzedają. I to na razie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!